Laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. Witam księdza prałata Knebleskiego. Całuję dłoń. Chciałem się spytać na temat nauki kowenatu, ponieważ tam sama rola tego kościoła, takiego jakby tworu, który został stworzony dosyć niedawno, nawiązuje jakoby do tego pierwszego chrześcijaństwa. To właśnie jest, chodzi o ten stół, żeby oni się, tak jak ksiądz przybliży nam, że tu już jest troszeczkę inaczej, to ta uczta, to nie też jest taka zwana agapa, jest też dużo takich piosenek, które typowo żydowskie, tak? Tam się podchodzi bardzo mocno do tego judaizmu, w tym na tekumenacie. Ja wolę oczywiście taką tradycyjną mszę, prawda? Taką naszą polską, bardziej katolicką, ale też właśnie tu przyszedłem, żeby się dowiedzieć, jak to było, jak to może w tym neokotekumenacie, czy to jest po prostu ustalone? To jest jakoby. Bo nigdy czegoś takiego w koło stołu nie było. A opierają się na czymś? Tak próbują, ale taki słyszałem, że ksiądz wszedł i mówi: jak ty te stoły ustawiłeś? Przecież musimy po kręgu stanąć, jak byli pierwsi chrześcijanie. No i to jest bzdura. To na ten temat pisze Ratzinger, czyli późniejszy ojciec święty Benedykt. Józef Ratzinger pisze w duchu liturgii na ten temat wyraźnie, że nie było nigdy czegoś takiego, żadnego tam w koło czy coś. Zawsze byli zwróceni w jedną stronę, tak? No. A jeśli chodzi o neokatechumenat, no to ja byłem w neokatechumenacie, podobnie jak byłem w oazie, byłem w różnych, jak to mówię teraz, herezjach kościoła katolickiego, zanim doszedłem do tego, że nie ma to jak tradycyjna, zdrowa pobożność liturgiczna, tak? Ale tak po odwodzle to zwiedzałem, więc trochę jestem w temacie. Jedno chcę zaznaczyć, że jeśli chodzi o samych neokatechumenów, to jest tam dużo ludzi, którzy rzeczywiście no, szczerze chcą coś zrobić więcej i tak dalej i na jakimś poziomie wyższym religijnym. Zresztą, proszę Państwa, jak jakieś fora katolickie są internetowe czy coś takiego, to przeważnie jest tak, pół tracców, pół neonów, a tego środka tam nie ma. Więc to też o czymś świadczy, więc ci ludzie są cenni. Natomiast to, co tam robi to całe kierownictwo, zwierzchnictwo, to moim zdaniem zmierza do czegoś bardzo niebezpiecznego. To po prostu do rezygnacji z kościoła hierarchicznego i z sakramentów, pójścia taką drogą jakąś.